Dziś w nocy na dachu jednej z kamienic w centrum Zabrza pojawił się ogień. Gdyby nie czujność lokatorów, mogłoby dojść do ogromnej tragedii. Palił się dach, palił się część koło komina na dachu, płonęła i dymiła. Zadzwoniłem na straż pożarną o 3:30 i zacząłem powiadamiać sąsiadów, żeby wstali i ubierali się, bo trzeba się, że tak powiem, ewakuować. Były dzieci, były koty, psy, więc no było zamieszanie, ale jakoś tak ogarnęliśmy to wszyscy, zgrupowaliśmy się na dole, na parterze. Ucieczka z kamienicy była trudna, bo z płonącego dachu spadały dachówki. Jednak w końcu z pomocą strażaków 14 osób, w tym 5 dzieci, opuściło strefę zagrożenia. Potem akcję gaśniczą utrudniał silnie wiejący wiatr. Dowódca, który przyjechał na miejsce, widząc ten płomienie, ten pożar, który się bardzo szybko rozprzestrzenia, podjął bardzo trafne decyzje, zadysponował kolejne zastępy, opanował ten pożar. Nasi strażacy bardzo szybko, wchodząc do środka po klatce schodowej, również po drabinie mechanicznej, ugasili ten pożar tak, że nie przedostał się na sąsiedni obiekt. W nocy w okolice kamienicy został podstawiony autokar, w którym znaleźli schronienie ewakuowani lokatorzy. Urząd Miejski w Zabrzu zapewnił poszkodowanym noclegi. Jedna z rodzin skorzystała z hostelu, reszta najbliższy czas spędził u bliskich. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Zapewniliśmy plandeki, które zabezpieczają aktualnie właśnie spalony dach po to, aby budynek nie ucierpiał dalej. Powiatowy inspektor budowlany wyłączył z użytkowania ostatnie piętro kamienicy i poddasze. Na razie nie wiadomo, co było dokładną przyczyną pożaru w kamienicy.